Ale to była męcząca podróż, moi drodzy. Witajcie bardzo serdecznie po kolejnej krótkiej przerwie. Wyjazd rodzinny miałem do pewnego miejsca, ale nie przyszedłem z pustymi rękami jak najbardziej, bo mam dla was bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj do pokazania. W jednym dam wam małą zapowiedź. Będzie niedługo ciekawy opis z tej strony. Ciekawy opis drugiego filmu z Sonic, Szybki jak błyskawica. Doczekacie się niebawem tej mojej, może nie recenzji, ale mojego takiego pierwszego wrażenia na temat filmu. Natomiast byśmy się skupili raczej na tym, co wynalazłem w Cash Exchange, ponieważ tu warto będzie zobaczyć to, co wynalazłem bardzo ciekawego. Nie przedłużając, zobaczmy, co ja tam wynalazłem. W porządku, już bez zbędnego jakiegoś tam przekładania, rozkładania i tak dalej. Kurde, naprawdę, podróż pociągami jest straszna. Samochodem na pewno byłaby tym bardziej wymęczająca. Także no, podróż w ogóle jest czasami męcząca. Dobra, zobaczmy, co tutaj wynalazłem, ponieważ sądzę, że to, co zobaczycie w tym materiale, będzie coś godnego zaprezentowania, przynajmniej w połowie, bo druga połowa gier może jest znacznie ciekawsza. Może najpierw coś, co was najmniej zaskoczy, albo coś, co was najmniej zachwyci, ale mnie jak najbardziej, bo te gry trafiły do mnie odrobinkę celowo, tylko dla krótszej prezentacji. NHL 2K6 na 360 w tej oto cenie. Całkiem przyzwoitej. I stan jak najbardziej w porządku. I zobaczcie, PS3 niekoniecznie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o kolorowe wkładki do opakowań, ponieważ na 360 też, jak się chce, to można też i takie rzeczy zaprezentować na tej wewnętrznej tak zwanej okładce. Stan płytki dobry. Na druk wygląda w ten sposób. Jeszcze ta naklejka będzie musiała zmienić swoje istnienie na nieistnienie, ponieważ jest ona mi niepotrzebna. Także coś takiego wynalazłem. Druga gra, mam ją co prawda na PS2, ale ją też wziąłem celowo dla jednej rzeczy. Monopolis 2008. Trochę dużo za tą grę dałem, ale niewiele, bardzo drogo też jest na aukcjach, więc pozwoliłem sobie zakupić takie coś, tak? Tym bardziej, że nie tylko ja z tego skorzystam. Tak to wygląda. Instrukcja w stanie bardzo dobrym. Wcześniej tego nie sprawdzałem, bo nie było za bardzo czasu. No i płytka też tam drobne, ma jakieś ryśnięcia, ale jest dobrze. Myślę, że powinno zainstalować i uruchomić. I teraz będą dwie najciekawsze gry, które was, myślę, skłonią do głębszego przemyślenia tego tematu jednego i drugiego, jednej gry i drugiej. Medal of Honor Rising Sun za 10 zł. W bardzo fajnym stanie. Może nie jakimś, wiecie, dla kolekcjonerów takim wow, ale dla skromnego człowieka, jakim jestem, myślę, że nie zaszkodzi, tak? Wydanie angielskie na Wielką Brytanię. I stan tak się prezentuje. Dla niektórych niezbyt dobra odsłona, dla mnie ja sobie ją jedynie tylko sprawdzę, czy rzeczywiście było warto. Tak, płytka tak wygląda. W takim niebieskim układzie graficznym, no i mniej więcej płytka też raczej nie powinna stanowić problemów dla PS2 Slimki. Coś takiego, nie? Pearl Harbor, inne zadania. Zapewne też się znajdą. I Singapur, o, ciekawe, ciekawe to będzie. Będzie bardzo pasjonujące. I chyba creme de la creme tego całego wydarzenia na ten film.
Killzone 3 w wydaniu polskim za 25 zł, tak? Move jest opcjonalny, ale nie trzeba na nim grać, bo można na zwyczajnym padzie. Już chyba nawet tutaj jest informacja. Opcjonalne użycie PlayStation Move, kontroler nawigacyjny lub z DualShockiem 3. Coś takiego. Proszę bardzo. I stan dosyć w porządku, mi się wydaje. Okładka też wewnętrzna, bardzo przejrzysta i bardzo panoramiczna. To lubię najbardziej w tych wydaniach. Płytka w dobrym stanie nadruk, a i sama druga strona jak najbardziej ma się dobrze. Tak jest. O, i instrukcja, objaśnienie, tryby gry i tak dalej. Wszystko w bardzo ładnym stanie, po polsku i już powoli historyczny. Z tyłu na ostatniej stronie drobny formularz na temat funkcjonalności PlayStation Network. Za to wszystko, tak jak widzicie, no dałem tyle, ile dałem, ale myślę, że to i tak jest dobry zakup, bo z tymi grami to jest naprawdę dzisiaj bardzo różnie. Tak, zwłaszcza z tego się najbardziej cieszę, bo to było moim głównym celem. Monopoly może być i hokej na lodzie. Nie mam tego dużo, więc w sumie co tam, można sobie tam zawsze coś tam wybrać. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym niedługo filmie. Odrobinkę tego wyjdzie, ponieważ mam dla Was co opowiadać w najbliższej przyszłości. Dużo zdrowia, trzymajcie się, do zobaczenia.